Stalowy gigant. Tak można było niegdyś mówić o nieistniejącej dzisiaj odlewni Ursus w Lublinie. W historii naszego miasta mieliśmy już zakłady reprezentujące przemysł ciężki, m.in. produkujące samoloty i karoserie samochodowe, zakłady mechaniczne Plagę Laśkiewicz na Bronowicach, fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych Wolskiego, czy słynną na całą Europę fabrykę wag Wilhelma Hessa. Myślano także o rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Na chwilę przed wojną, bo w 1938 roku w dzielnicy Tatary planowano budowę fabryki samochodów ciężarowych i osobowych marki Chevrolet na licencji General Motors. Niestety, wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. By odpowiedzieć historię odlewni Lublin, musimy się cofnąć do lat 70. XX wieku, kiedy to zapotrzebowanie na samochody ciężarowe i traktory było wielkie. Na terenie całego kraju budowano liczne fabryki, istniały także państwowe gospodarstwa rolne, które wymagały szybkiej mechanizacji, by zwiększyć produkcję żywności. Rozwiązaniem niedoborów sprzętu miała być odlewnia. Ówczesne władze PRL uznały, że Lublin będzie najlepszym miejscem do budowy tak ogromnego zakładu, ponieważ w pobliskiej fabryce samochodów ciężarowych była już kadra doświadczonych odlewników. By ruszyć z inwestycją, zaciągnięto pożyczkę o astronomicznej wówczas wysokości 75 milionów dolarów. Budowa tak ogromnego kombinatu była oczkiem w głowie władz na najwyższych szczeblach w kraju, pomimo tego nie była łatwa. Ambitne plany oddania hal produkcyjnych były tylko na projektach. W połowie lat 70. skończyła się już cierpliwość ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza i pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka, który to stwierdził, cytuję: po dokonaniu analizy stwierdzono, że odlewnia w Lublinie nie jest budowana zgodnie z harmonogramem, lecz jest jedynie dla niepoznaki rozgrzebana. Środki przeznaczone na nią zostały wykorzystane na inne cele i inwestycje. Przy budowie pracowało 20 firm z całej Polski, a trwała ona 11 lat. Po zakończeniu najbardziej charakterystycznym budynkiem, o którym chciałbym opowiedzieć, była wielka dwupoziomowa hala główna. W jej wnętrzu znajdowały się wszystkie piece odlewnicze i cała linia produkcyjna. Powierzchnia zadaszona wynosiła około 12,5 hektara. Pod nim zmieściłby się prawie cały Park Saski, natomiast Stare Miasto wraz z najbliższymi okolicami całkowicie zostałoby przykryte. Do lat 90. XX wieku był to największy tego typu obiekt przemysłowy w Europie. Ilość stali, jaką wykorzystano do budowy hali głównej odlewni Lublin, wynosiła 110 tysięcy ton. Pozwoliłoby to wybudować 11 wież Eiffla lub jeden ze słynnych nowojorskich drapaczych chmur World Trade Center. Poziom 0 hali głównej mierzył prawie 10 metrów wysokości. Posiadał tory kolejowe umożliwiające sprawne dostawy ogromnych ilości złomu oraz wywóz gotowych produktów. Ułatwieniem było także wybudowanie betonowej rampy łączącej piętra. Po niej wjeżdżały ciężarówki z materiałem na wyższy poziom. Były dwa typy pieców. 4 o pojemności 7,5 ton każdy, wyprodukowane w hucie Zabrze, oraz 4 15-tonowe wyprodukowane przez firmę BBC Switzerland. Te 8 pieców dało łącznie 90 ton materiału gotowego do wytopu surówki. O wielkości pieców hutniczych świadczy fakt, że do napełnienia jednego przeciętna ciężarówka musiała zrobić 2 kursy. Wyjątkiem były największe wówczas Tatry 815 o ładowności około 13 ton. Kolejną ciekawostką pokazującą wielkość tego kombinatu jest zasilanie. Ursus posiadał własną linię energetyczną do elektrowni w Kozienicach, a zużycie prądu tego giganta dwukrotnie przewyższało zapotrzebowanie ówczesnego Lublina na prąd. Istotne było także wybudowanie dla fabryki ujęcia wody w Turce, które istnieje do dziś i jest obecnie częścią miejskiego wodociągu. Pomimo iż odlewnia pracowała tylko na 40% swoich możliwości, zatrudniała ponad 3000 osób. Przez cały okres jej funkcjonowania przewinęło się ponad 10 tysięcy pracowników. Dojazd do fabryki umożliwiały linie autobusowe takie jak 1, 36, 41, 45 i 57,
kończące trasę na ulicy Metalurgicznej. Zadaniem odlewni Ursus było wykonywanie wielkogabarytowych, cienkościennych o skomplikowanej technologii sferoidalnej odlewów. Ze względu na ich złożoność nie każdy zakład w Polsce mógł takie wyprodukować. 100 tysięcy ton gotowych odlewów to ilość, z jaką się jeszcze nie spotkano. Zakres produkcyjny był bardzo szeroki. Wytwarzano na przykład głowice silnika, wały korbowe, specjalistyczne odlewy, kotwice okrętowe, piasty, a nawet studzienki wodociągowe. Jednak głównym profilem produkcji były elementy traktorów marek Massey Ferguson i Ursus. Lubelska odlewnia była nie tylko największa w Europie, ale także nowoczesna. Mogliśmy się pochwalić bogatym wyposażeniem aparatury badawczo-pomiarowej, na przykład różnego rodzaju spektrometry mas, mikroskopy metalograficzne, przemysłowe aparaty RTG i wiele innych urządzeń służących do kontroli jakości produktów. W fabryce był również ośrodek obliczeniowy oraz specjalny dział informatyki odlewni, co w latach 80. było ewenementem. Dzięki wysokim jakościom produkowanych elementów i spełnieniu najwyższych norm ISO, nasza odlewnia zdobyła uznanie, a o mieście Lublin usłyszał cały świat. Wśród zagranicznych odbiorców odlewnia miała kontrahentów m.in. z USA, Niemiec, Francji, Szwajcarii czy z Belgii. Jak to możliwe, że tak ogromny zakład mający uznanie w świecie został zlikwidowany? Teorii o upadku odlewni jest kilka. Niektórzy twierdzą, że Ursus był ofiarą przemian ustrojowych w 1989 roku. Mówiono, że zakład jest za duży i nie pracuje w pełni swoich możliwości, a co za tym idzie, jest zbyt kosztowny i mało rentowny. Jednak fakty mówią inaczej. Otóż lubelska odlewnia była zbyt konkurencyjna dla innych zakładów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Upadek komunizmu, przemiany gospodarcze i rodzący się wolny rynek sprzyjał pojawianiu się spółek i osób chętnych do przejęcia giganta. Zniszczenie lubelskiej odlewni było procesem dosyć złożonym, dlatego warto poświęcić mu oddzielny odcinek. Ostatni raz świat usłyszał o odlewni Ursus w 2010 roku, gdy podczas rozbiórki Państwowa Agencja Atomistyki nie mogło doszukać się 7 pojemników zawierających radioaktywny izotop kobaltu-60, którego silny strumień promieniowania gamma jest w stanie prześwietlić płytę stalową o grubości 15 cm. Dlatego wykorzystywany był w procesie kontroli produktów. Według prokuratury 40-kilogramowe pojemniki PRJ-20 pomalowane na żółto z charakterystycznymi symbolami promieniotwórczości trafiły na złom. Ciekawostką jest też zaginięcie podobnych pojemników z jednego z poznańskich zakładów przemysłowych. Jak było z tym naprawdę, tego się już nigdy nie dowiemy. Izotop kobaltu-60 dzięki niezwykłym właściwościom ma szerokie zastosowanie, np. w medycynie, przy radioterapii, w przemyśle kosmicznym i lotniczym, ponieważ ma wysoką temperaturę topnienia, prawie 1500 stopni, czy w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Dlatego jest wiele wątpliwości, czy na pewno trafił omyłkowo na złom. Smutny finał ma historia lubelskiej odlewni. Cały sprzęt, piece hutnicze, walcownie, prasy, tłocznie, suwnice, tokarki i wiele innego sprzętu szybko sprzedano za bezcen. Ogromna hala, na budowę której użyto 110 tysięcy ton stali, została pocięta na kawałki, rozebrana i sprzedana na złom, z którego zapewne trafiło jako surowiec do przetopienia. Wiadomo jest, że środki pozyskane z likwidacji zakładu trafione na konta prywatnych osób. Za datę kończącą historię największej odlewni w Europie uważa się rok 2012, kiedy to nastąpiło zamknięcie postępowania sądowego w sprawie upadłości zakładu. Dziś już niewiele osób pamięta odlewnię Ursus w Lublinie. Spacerując po Śródmieściu i Starym Mieście, możemy jeszcze natrafić na pamiątki po fabryce. Są nimi żeliwne słupki przy chodnikach, kratownice chroniące drzewka czy pokrywy studzienek kanalizacyjnych.